Odpowiadając na to pytanie od razu na początku, to jesteś ty w pełnej kobiecej, szczęśliwej energii. I chcę dzisiaj wejść głębiej w ten temat, bo wbrew pozorom to jest w genach mężczyzny. On chce sprawić radość kobiecie. Szczęśliwa kobieta to dla niego największy sukces i prawdziwe zadowolenie. I wiesz, nam kobietom to może się wydawać skomplikowane, lecz w rzeczywistości to jest bardzo proste. Bo jeżeli ty jesteś szczęśliwa, on jest szczęśliwy. Posłuchaj jeszcze raz, jeżeli ty jesteś szczęśliwa, to on jest szczęśliwy. Jeżeli on jest szczęśliwy, to on nakręca ciebie na bycie szczęśliwym, bo bardziej o ciebie dba. Więc ty znowu jesteś szczęśliwa i on też jest szczęśliwy i tak w kółko. Prawda jest taka, że najłatwiej mężczyzna wpada w sidła miłości, gdy spotka kobietę pełną radości, pełną lekkości i pełną swobody, czyli cech, których naturalnie on za bardzo nie ma. I to nie jest tylko teoria, bo nauka to nawet potwierdziła. Kiedy zapytano facetów, które kobiety uważają za najbardziej atrakcyjne, większość odpowiedziała, że po prostu szczęśliwe i uśmiechnięte kobiety. Wyobraź sobie teraz dwie kobiety. Jedną, która jest powszechnie uważana za piękną, ale nie jest uśmiechnięta, nie uśmiecha się. I drugą, która stoi obok niej i być może nie spełnia takich typowych społecznych kanonów piękna, jednakże z jej twarzy bije radość i spokój. Jej oczy się uśmiechają, jej oczy mają ciepło w sobie. No i teraz pytanie do ciebie. Jak myślisz, którą z tych kobiet wybierze mężczyzna, żeby do niej podejść, spędzić z nią czas, czy umówić się na randkę? Dla mężczyzny bardziej atrakcyjna będzie ta druga kobieta i to tak naprawdę bez względu na to, jak wygląda. A dlaczego? Bo mężczyzna wie, że za uśmiechem kobiety jest jej szczęście, w którym on się może wykąpać. Okay? Jak kobieta jest szczęśliwa i mężczyzna może jakby wziąć w tym udział, przebywać w tej energii radości, spokoju, harmonii, to jest dla niego atrakcyjne. Mężczyzna chce móc jakby wziąć kawałek tego szczęścia dla siebie. I taka kobieta, która promieniuje energią, to kobieta, która go zaprasza do siebie, jest dla niego zaproszeniem. To jest kobieta, która jednocześnie nie wymaga wysiłku i zobowiązania. I to nie chodzi o to, czy ty masz takie nastawienie, czy ty masz takie plany wobec mężczyzny. Tu chodzi o to, że ty wewnętrznie masz nastawienie na to, że jesteś teraz w procesie radości, masz w sobie radość i celebrujesz ten moment. I właśnie ta celebracja tego momentu jest tą energią, tym czymś, tą esencją, do której mężczyznę ciągnie. Podsumowując, uśmiechnięta kobieta to jest właśnie ta kobieta, o której marzy każdy mężczyzna. I ja wiem, że to jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe, że my mamy być szczęśliwe, żeby podobać się mężczyźnie, bo mężczyzna wtedy będzie szczęśliwy i dopiero wtedy będzie gotowy o nas dbać. No ale tak już niestety jest. Także jeżeli jesteś pełna radości i energii, to mężczyzna myśli, że to trochę jego zasługa, tak? Zasługa tego, że to on jest obok ciebie. I to jest nawet okej. Niech on sobie tak myśli. Ważne, żeby robił dla ciebie to, co ty potrzebujesz, żeby czuć się pełniejsza, radośniejsza, spokojniejsza, żeby jeszcze więcej móc wyprodukować z siebie tych jakości. Nawet jeżeli wiesz, że on nic nie zrobił dla ciebie, aby przyczynić się do twojego szczęścia, to mu tego nie odbieraj, bo na tym po prostu stracicie oboje. Niech on sobie nawet przypisze zasługę za twój stan, bo mężczyzna chce być częścią twojego szczęścia i chce czerpać z twojej radości przyjemność. Mężczyźni uważają, że szczęśliwa kobieta to jest kwintesencja życia, okej? Więc zastanów się teraz, co sprawia dla ciebie, co dla ciebie, indywidualnie dla ciebie sprawia, że czujesz się szczęśliwa. Jakie czynności, jakie przyjemności powodują uśmiech na twojej twarzy? Może warto dzisiaj się tym zająć i się nad tym pochylić?